imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy pasterze w okolicach Betlejem czuwali przy swoich trzodach, to nie spodziewali się niczego niezwykłego. Noc była w zasadzie jak każda inna, ciemna. Trzeba było pilnować trzody. Na pewno rozpalili jakiś ogień. Sytuacja w Ziemi Świętej wcale nie była wtedy szczególnie dobra. Ziemia Święta podbita przez Rzymian, ubezwłasnowolniona. Na jej czele stał marionetkowy władca Herod, który tak naprawdę nawet nie był Żydem. Izraelici oczywiście pragnęli wolności, oczekiwali Mesjasza. Tymczasem jednak zapadała noc, tymczasem jednak panowała niewola, a oczekiwanego Mesjasza nie było widać. I tak ci nasi pastuszkowie, bohaterowie dzisiejszej nocy, po prostu robili swoje, wypełniali swoje obowiązki, pilnowali swojej trzody. Przygotowywali się na kolejną noc, na kolejny spoczynek, połączony z czuwaniem, połączony z pilnowaniem ich dobytku, trzody. Dobrze wiemy, że nie dane im było tej nocy zaznać spoczynku. I dobrze wiemy, że dobrze zrobili, że nie wybrali spoczynku, że zdecydowali się zadziałać, że wykonali to, czego Pan Bóg od nich oczekiwał. Gdy ukazał się anioł i ogłosił im tą wielką, radosną nowinę, to oczywiście w pierwszej chwili nie wiedzieli, co się dzieje, nie wiedzieli, o co chodzi. To oczywiście był szok. Narodził się wam Zbawiciel, ten, który jest oczekiwany, Mesjasz, ten, który odkupi lud od swoich grzechów, ten wielki Wybawiciel. Pośród tej nocy rozpala się światło. I oto narodził się nie gdzieś w wielkim pałacu, tylko tu, blisko nich. I im, tym zwykłym, biednym ludziom, pełniącym swoje obowiązki, trzymającym wartę przy trzodzie, im miało być dane, aby w imieniu ludzkości powitać to Boże dziecię. Mówił do siebie, pójdźmy i zobaczmy, co tam się wydarzyło. I idą, biorą swoje proste dary, najprawdopodobniej gonią przed sobą trzodę. Nie wiemy dokładnie, jak daleko to było. W każdym razie idą. Idą do Pana Jezusa, idą zobaczyć, co się stało, idą przywitać Mesjasza. Wybierają tą drogę ponad swój odpoczynek. Wybierają tą drogę, chociaż zupełnie nie wiedzą, co ich tam czeka. Wyruszają i znajdują. Znajdują dzieciątko i jego matkę. Znajdują dzieciątko położone w żłobie. Znajdują Boże dziecię, choć oczywiście nie wiedzą dokładnie, jakie będą dalsze losy tego Bożego dziecięcia. Nie rozumieją wszystkiego, to jednak rozumieją, że dzieje się tutaj coś wielkiego, coś wyjątkowego. I pośród tej nocy, tej ciemnej, gęstej nocy, w którą tak dobrze możemy się teraz wczuć, oni składają swoje proste dary. I Pan Bóg nie oczekiwał od nich jakichś wielkich czynów. Oni nie dokonali przecież nic wielkiego. Nie dokonali żadnych wielkich czynów, a jednak do dzisiaj śpiewamy o nich w naszych pieśniach, bowiem zrobili to, czego Pan Bóg od nich oczekiwał, bowiem wykonali to, tą prostą czynność, którą mieli wykonać, bowiem zrobili to, co do nich należało, pomimo tego, że nie były to przecież jakieś wielkie rzeczy. Trzeba było wstać, pójść pośród mroków, znaleźć dziecię i oddać mu pokłon. Tego Pan Bóg od nich oczekiwał i to zostało wykonane i to sprawiło, że są oni dzisiaj naszymi bohaterami, że chcemy ich dzisiaj naśladować. Właśnie, naśladować ich. I my żyjemy pośród mroków tego świata i my tak dobrze możemy wczuć się w tą sytuację tej niepewności. Najświętsza Maria Panna, święty Józef, którzy wyruszają w drogę i którzy nie mogą znaleźć miejsca w gospodzie. Ta niegościnność, jakże dobrze ona pasuje również i do naszych czasów.
Dzisiaj Najświętsza Maryja Panna z Bożym Dzieciątkiem nie byłaby odrzucona dlatego, że nie ma miejsca w gospodzie, tylko raczej dlatego, że obowiązuje reżim sanitarny i wszystko trzeba było zamknąć. Dzisiaj tak dobrze rozumiemy, czy tak dobrze potrafimy wczuć się w to odrzucenie tej świętej rodziny, gdy gościnność stała się zbrodnią, gdy dystans społeczny stał się największą cnotą, gdy zapadła noc. I my chcemy, jak ci pastuszkowie, pójść za głosem anioła, pójść znaleźć tą świętą rodzinę, znaleźć tą świętą rodzinę właśnie nie w Bożym Pałacu, ale w stajence, w skromnej stajence. Również tak dobrze możemy się zjednoczyć, tak dobrze możemy się wczuć w tą stajenkę, tutaj ukryci, w naszych skromnych, małych kapliczkach, gdzie wokół tyle jest kościołów, tyle jest pięknych miejsc, gdzie można by Pana naszego Jezusa Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie czcić. My jednak musimy ukrywać się w naszych stajenkach, bowiem dla Pana Jezusa ukrzyżowanego, dla Jego ofiary nie ma miejsca gdzie indziej, tylko właśnie gdzieś trzeba się ukrywać, w jakichś stajenkach, w jakichś małych, ukrytych pomieszczeniach. Bowiem tego Pana Jezusa, który przychodzi z jakąś nową nauką, tego Pana Jezusa wyobrażonego sobie przez ten świat, Pana Jezusa bez krzyża, bez ofiary, Pana Jezusa praw człowieka, wolności, równości, braterstwa, takiego w cudzysłowie Pana Jezusa wszędzie przyjmą. I wtedy w Ziemi Świętej pewnie by Go przyjęli. Ale tego Pana Jezusa, który faktycznie przyszedł, Boga i człowieka, Pana Jezusa głoszącego krzyż, Pana Jezusa z Jego krzyżem, z Jego ofiarą, Pana Jezusa z tym wszystkim, co On nam przyniósł, Jego nie przyjmuje świat. Dlatego musi ukrywać się w tej stajence. My chcemy, jak ci pastuszkowie, nie dokonamy wielkich czynów, za jednym ruchem ręki nie zmienimy biegu dziejów. A jednak możemy, tak jak ci pastuszkowie, zrobić to, co do nas należy. Przyjść do tej naszej stajenki i przywitać Pana Jezusa. Przyjść i oddać Mu pokłon. Przyjść i przynieść Mu w darze nasze serca, oddać Mu nasze serca, nasz rozum, naszą wolę, oddać Mu nas samych i powiedzieć Mu: Panie Jezu, kocham Cię, dziękuję, że przyszedłeś dla nas i uczyń ze mną, co uznasz za stosowne. Nie musimy czynić wielkich rzeczy. Wystarczy, że zrobimy to, czego Pan Bóg od nas oczekuje, tak jak ci pastuszkowie. I tak jak wtedy wydawało się, że nic się nie może zmienić, tak jak wtedy wydawało się, że przecież Pan Jezus jest w tak strasznej sytuacji, ukryty w tej stajence, pośród mroków nocy, cień Heroda dzieciobójcy już tam się unosi nad tym dzieciątkiem Jezus. Wszystko wydaje się być przegrane, sytuacja wydaje się być tragiczna. A jednak dobrze wiemy, jak rzecz się skończyła. Pan Jezus triumfuje. Pan Jezus zwycięża przez krzyż. Pan Jezus zwycięża zawsze, zwycięży i w naszych czasach. I w tych czasach, w których na nowo ten Herod dzieciobójca podnosi swój sztandar. Kiedy na nowo społeczeństwa pragną zabijać dzieci, jak ten Herod dla dóbr doczesnych, dla dóbr tego świata. Pan Jezus zwycięży. A my, jak ci prości pastuszkowie, śpieszmy do naszej stajenki. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.